Tupanie stworzenia na górze wciąż trwało, ale było dość daleko, dlatego postanowiłem zobaczyć, co się stało z Pawłem. Po cichu podkradłem się do jego pokoju. Był on kompletnie zdewastowany, ale Pawła tam nie było. Na ścianie było za to mnóstwo krwi, aż drżę, gdy pomyślę, że kiedyś to miejsce należało do mojego braciszka. Na ścianie obok drzwi widniał mały, krwawy odcisk dłoni.